Szanowni Państwo, zakończyła posiedzenie Komisja Edukacji. Troszkę obrady komisji się przedłużyły, ale i problem jest bardzo duży. Myślę, że też troszkę potrwa, zanim podejmiemy uchwałę zaproponowaną przez zarząd. Opinia Komisji Edukacji ostatecznie jest pozytywna. Szanowni Państwo, zanim otworzę dyskusję, to chciałbym przybliżyć troszkę ten projekt uchwały. Później oddam głos zaproszonym gościom i przejdziemy do dyskusji. Jak Państwo wnioskowali z uchwały, prezydent przygotował projekt uchwały o zamiarze likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu numer 8 poprzez stopniowe wygaszanie. W uzasadnieniu do uchwały prezydenta są przedstawione argumenty dotyczące po pierwsze zmniejszenia się liczby uczniów systematycznie co roku, co generuje zbyt duże koszty w porównaniu do placówek o tym samym profilu kształcenia, jak również podnoszony jest aspekt słabszych wyników egzaminów i sprawdzianów. To są trzy najważniejsze argumenty, które znalazły się w uzasadnieniu do sporządzonej, przygotowanej uchwały przez, projekt uchwały przez prezydenta miasta Krakowa. Zarząd po przeanalizowaniu projektu uchwały, po konsultacjach z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących, jak również z dyrektorem Klubu Sportowego Brunowianka, przygotował projekt uchwały negatywnie opiniujący zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie przy ulicy Nabonie 15b, zapisując też w uzasadnieniu te elementy, które zdaniem zarządu powinny pozostawić szkołę w dotychczasowym miejscu, być może troszkę na innych zasadach. Ja w tym momencie oddałbym głos panu dyrektorowi, który wypowiedział się w tej sprawie, jak również w sprawie przygotowanego projektu opinii. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Oddaję panu głos. Jeszcze raz też po słowom całej Rady bardzo chciałbym serdecznie podziękować panu przewodniczącemu i państwu za to, że umożliwiliście mi tutaj przybycie dzisiaj i przedstawienie pomysłu na szkołę. Szkoła, która została wraz z tym osiedlem, bo jestem takim nadwodnym dziennikarzem szkoły i mam zdjęcia, które pokazują, że szkoła już powstawała, jeszcze dookoła nie było żadnych budynków, więc wydaje mi się, że chociażby z tego względu umocnienie tej szkoły jest jakby takim zespołem, który tutaj się tworzy. Natomiast jaki jest pomysł nasz na życie i na to, żeby szkołę dalej kontynuować pracę? Faktycznie to wszystko, co pan przewodniczący powiedział i to wszystko, co jest w uzasadnieniu decyzji prezydenta miasta, to jest zgodne z prawdą. Tutaj nie ma co dyskutować z liczbami, które są twarde i które są bardzo łatwe do obalenia lub do używania argumentów. Natomiast ja jestem dyrektorem szkoły od roku i 5 miesięcy. Na wiosnę ubiegłego roku zaczęliśmy budować plan naprawy szkoły. Plan naprawy szkoły, który miałby
takie jak gdyby dwa ogniwa. Pierwszym ogniwem to byłoby postawienie na podwyższeniu poziomu nauczania uczniów. Stąd, ponieważ nasze wyniki w części matematyczno-przyrodniczej były troszkę słabsze, dlatego pomysł stworzenia laboratorium, by dziecko nie tylko mogło zobaczyć z książki, w jaki sposób pewne zachodzą zjawiska fizyczne czy chemiczne, ale tak, żeby mogło doświadczenie przeprowadzić, czy też obserwować przy pomocy mikroskopu. I to są te wydatki, które tu zresztą są w uchwale i za te dotacje bardzo serdecznie Państwu teraz dziękuję. I to jest, myślę, że prowadzony przez nas teraz ten program naprawczy, który ma także cały przebieg związany z egzaminami próbnymi, z pewnymi pracami, przygotowanie do stworzenia platformy e-learningowej dla uczniów, czyli do kontaktu między nauczycielem a uczniem, nie tylko w czasie lekcji, ale także po lekcjach, a może także za pomocą Skype'a, a może także poprzez wypełnianie pewnych zadań, które zostaną mu zlecone przez internet. Więc to jest jeden jak gdyby kierunek działań naprawczych naszej szkoły. No i drugi pomysł, który się zrodził już szereg lat temu, bo przecież z Broną Gańką mamy współpracę od 1984 roku, kiedy jeszcze tutaj nie było mowy o tak nowoczesnej bazie i takim budynku, takich boiskach. W tym czasie stworzyliśmy pierwsze klasy sportowe, zatem wykorzystując tą bazę, którą mamy na miejscu, czyli Orlik, czyli boisko wielofunkcyjne, zaplecze w postaci uczniów ze szkoły podstawowej 153, 93, 50, która ma znakomitą salę. I patrząc na to, co się dzieje na naszym Orliku, gdzie o 15.15, kiedy kończą się zajęcia szkolne, wchodzi młodzież, którą się opiekują animatorzy. I to wszystko jest cały czas zajęte. Nie tylko poprawia aspekty grają w piłkę, ale także to, które do piłki siatkowej. Wydaje mi się, że piłka siatkowa jest takim sportem, który no, w Polsce staje się powoli naszą specjalnością. Zatem wychodząc naprzeciw temu, mamy wszelkie warunki do tego, żeby nie stworzyć szkoły mistrzostwa sportowego, czy też szkoły, która będzie nam produkowała późniejszych reprezentantów szkoły, ale szkoły także dla tych dzieci, które chciałyby się wyszaleć na boisku, czy to w postaci gry piłkę nożną, czy w postaci gry piłkę siatkową, czy też grę w tenisie stołowym. I tutaj te rozmowy, które rozpoczęliśmy prowadzić od długiego czasu już z panem przewodniczącym, tu już rozmawialiśmy, rozważaliśmy różne aspekty tej sprawy. Z klubem Brona Gańka jesteśmy na co dzień niemalże na telefonach w różnych sprawach. To wszystko jak gdyby skłoniło nas do tego, żeby spróbować stworzyć takie właśnie klasy sportowe oprócz do piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa stołowego, lub też jeżeli by się udało, co by było wielką korzyścią także dla dzielnicy, wejść w porozumienie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i stworzenie w ramach naszej szkoły, jako cząstki tej szkoły, szkolnego ośrodka siatkowej piłki, czy siatkowkowego, jak się jakoś tak dziwnie nazywa, tutaj nazwy nie mogę zapamiętać. Zatem szkoła by była bardzo szerokim spektrum działania, od sportu po dydaktykę, bo cały czas wydaje mi się, że nasza młodzież i ta tutaj mieszkająca i ta, która do nas chodzi o osiedle, tutaj z okolic osiedla, jest w stanie nam zdobywać znakomite miejsca w konkursach przedmiotowych i być laureatami olimpiad. I tej dydaktyki, tego nauczania nie chcemy na żadnym etapie kształcenia pominąć. Tym bardziej, że wydaje mi się, że grono mamy ustabilizowane. Nastąpiły w tym gronie w ubiegłych latach dosłownie jadą zmiany. Prowadzimy mocne kształcenie zawodowe, zwłaszcza mające na uwadze pracę z uczniami o specjalnych wymaganiach, czyli tych, którzy mają problemy z nauką i tych, którzy wykazują wybitne uzdolnienia. Więc to jest specjalny program, który w naszej szkole w ramach prowadzenia edukacji nauczycieli prowadzimy i wydaje mi się, że będzie dawał efekty. No do tego wszystkiego jeszcze wzmacnia mnie opinia, która tutaj teraz już po naszej półrocznej teraz pracy z nowymi uczniami w klasach pierwszych gimnazjum panuje na osiedlu. I są to naprawdę opinie, które są dla nas bardzo, bardzo pozytywne. Wydaje mi się, że no ja przynajmniej nie potrafię sobie wyobrazić tego osiedla bez szkoły właśnie tego typu, bez gimnazjum, bez liceum, bo w ten czas mamy przedszkola, mamy szkołę podstawową, mamy szkołę podstawową blisko na ulicy Katowickiej, 93, która ma przez 10 minut na drogach do nas. To wszystko powinno tutaj żyć, funkcjonować i wydaje mi się, że taka oferta byłaby w stanie zaspokoić wszelkie oczekiwania społeczności lokalnej.
Bardzo chętnie odpowiem. Czy pan dyrektor Lubo chciałby zabrać? Ja powiem krótko, żeby nie zabierać państwu czasu. Dyrektor szkoły dość dużo powiedział. Ja powiem tak, i też niezmiernie miło, że miałem przyjemność być na sesji. Widzę na tej sesji, że są bardzo duże podziały między państwem. Ale z jednej strony uważam tak sobie, że to może jest dobrze, ale na pewno jestem przekonany jednej rzeczy, że wszyscy reprezentujecie tą dzielnicę szóstą, że jesteście za tym, żeby po prostu ta dzielnica się rozwijała, że wszyscy reprezentujecie swoje rodziny, dzieci, wnuków i chcielibyście, żeby w przyszłości było lepiej. Ja powiem tak, tu zgadzam się z dyrektorem. Ja w sporcie jestem bardzo długo, bo 40 lat. Sam wychowałem się, mieszkałem i mieszkam w Nowej Hucie i wiem, jaka to jest biedna dzielnica, jeżeli chodzi o sport. Nie mówię o Konkonzone, gdzie został wybudowany piękny ośrodek, ale to wszędzie z całej Huty młodzież musi dojeżdżać. U państwa jest inaczej, wszystko jest po prostu na miejscu. Nie mówię o typowej szkole sportowej, bo te szkoły to jest przeżytek. Do tych szkół sportowych nie ma szans, żeby po prostu zgromadzić młodzież tylko z tej dzielnicy. Wtedy młodzież musiałaby przyjeżdżać skądinąd. Nas interesują klasy sportowe, oparte właśnie na szkołach. W tej chwili mamy podpisane porozumienia ze szkołami podstawowymi. Oczywiście nie mówię już o gimnazjum, bo to było jedno z pierwszych porozumień. Wyobrażamy sobie w ten sposób, że tak to będzie funkcjonowało. Jak zaczęliśmy tworzyć naszą szkółkę piłkarską od września do grudnia, mamy w tej chwili 250 nowych dzieci z terenu dzielnicy szóstej. Wyglądałoby to w ten sposób, że młodzież, która po prostu chodzi do szkoły podstawowej, potem przychodzi do dzielnicy, do gimnazjum i wybiera sobie profil, czy on chce być sportowcem, czy on chce być naukowcem. I tam ma możliwość, jeżeli z danej dyscypliny będzie tyle dzieci, żeby tworzyć jedną klasę w jednej dyscyplinie, to będziemy tworzyć jedną klasę. Jeżeli nie będzie na tyle dzieci chętnych, to będzie w tej klasie trzy dyscypliny, a zajęć będą wychodzić, będą robili specjalizację. Nikt w Krakowie, i śmiem twierdzić, bo jeżdżę trochę po Polsce, takiej bazy sportowej nie ma. I dlatego wiemy, że są ważne rzeczy, że są chodniki i inne rzeczy, ale proszę mi wierzyć, że to, co się zainwestuje w sport w dzieci, to później wszystko to wróci, bo wtedy i kiedyś, oprócz tych dzieci, że jedni będą sportowcami, to wiemy, że kiedyś to ma być kiedyś dobra żona, mąż, czy dobra ojciec. I wydaje mi się, że po prostu w tej chwili mamy problem wszyscy, dlatego że jest niż. Za dwa lata wyż będzie i co wtedy państwo zrobicie? Będziecie mieli trzy przedszkola, gdzie chcę państwu powiedzieć, że prowadzimy już zajęcia w przedszkolach. Przedszkola przychodzą do nas na obiekty, gdzie dostają obiekty za darmo. Nasz jeden z trenerów prowadzi zajęcia już z piłki nożnej, bo wchodzimy w przedszkola. Czyli macie trzy przedszkola, macie trzy szkoły podstawowe. I co dalej? Jeżeli pozbędziemy się po prostu gimnazjum i liceum, to mówię, za dwa, za trzy lata będziemy się wszyscy drapać w głowie, co żeśmy po prostu niedobrego zrobili. Dlatego proszę państwa o jedną rzecz. Jedna rzecz to jest uchwała państwa, a druga rzecz proszę o was, żebyście się włączyli w pewien lobbying odnośnie tej szkoły. Bo wiadomo, że decyzja zapadnie na Radzie Miasta Krakowa. Jeżeli państwo macie znajomości w radnych, proszę ich przekonywać. My na dzielnicy tu musimy taką szkołę utrzymać. Powiem tak, ja w przeszłości pamiętam, że to była wielka szkoła. Od początku, jak wybudowaliśmy te obiekty, współpracowaliśmy z tym gimnazjum i tam był zalążek tych klas sportowych. Także proszę wierzyć, że to wszystko się po prostu w przyszłości nam wróci, że warto jest po prostu w tą nową młodzież inwestować. I tak jak mówię, nikt, żadna dzielnica nie ma takich obiektów, nie ma takich możliwości, żeby w promieniu 100 metrów było wszystko. Proszę mi wierzyć, takie ośrodki podstawowe w Proszowicach padły w siatkówce, bo tam nie ma zaplecza, tam nie ma szkół, tam nie ma nic. W Nowym Sączu jest, ale do Gorywa. Chcemy te ośrodki po prostu przenieść do Krakowa, bo mamy bazę, mamy ludzi, mamy szkołę. To są najważniejsze rzeczy. No i jeszcze jedna prośba przy okazji, jak jestem w przyszłości, jest prośba, żeby pomyśleć o tym przejściu tutaj dla dzieci, żeby kiedyś urodziły się to światło. Niestety miasto na to nie da. Nigdy pieniędzy tu nie ma. Ale proszę mi wierzyć, państwo przechodzicie, dzieci przechodzą na basen, a chcę państwu jeszcze powiedzieć, że w najbliższym czasie Bronowianka się będzie rozwijać, rozbudowywać, będzie powiększać swoją infrastrukturę. Nie za pieniądze ani miasta, ani dzielnicy, tylko za prywatne. I dlatego proszę dać po prostu szansę klubowi, tej szkole, bo wierzcie mi, że za parę lat będziemy wszyscy odcinać kupony od tej właśnie naszej inwestycji. Tak jak mówię,
Różnie to jest liczone, nie wszystkie wyliczenia z tym, co pan prezydent zrobił odnośnie wyników w nauce, bo ja też wiem, że inne szkoły by dochodziły do tego, że po prostu młodzież nie dopuszczały do matury, dlatego wyższy procent, jeżeli chodzi o skuteczność zdawania, w tej szkole się dopuszczało, bo ja pamiętam, u nas zawodniczki prawie wszystkie studia pokończyły, ale były takie jedne czy dwie, że trzeba było jej za uszy ciągnąć, prawdopodobnie jakby tu po środku nie były, to one by tej szkoły nigdy nie skończyły. Także wiem, że to jest przyjazna szkoła i wiem, że ta dyrekcja gwarantuje to, że warto po prostu w tą szkołę naprawdę inwestować. Dziękuję, miałem tyle, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Jeszcze chciałbym dodać do tego jedną rzecz, mianowicie ten kierunek, czyli nastawienie się na sport wśród dzieci i młodzieży naszej dzielnicy w oparciu właśnie o zespół szkół ogólnokształcących numer 8, jak i szkoły podstawowe i przedszkola, daje jedyną szansę uratowanie tej szkoły. Jeśli byśmy tą uchwałę negatywną uzasadniali, że szkoła prowadzi program naprawczy, że podniesie wyniki poziomu nauczania, że postara się, że będzie nabór, wierzcie mi Państwo, ta uchwała w ogóle nie byłaby brana pod uwagę. To jest koncepcja, która w jakiś sposób zrodziła się w ostatnich 2 latach, kiedy dyrektorem został pan Marek Gaweł i w porozumieniu z klubem w sposób taki strategiczny, punkt po punkcie, staraliśmy się realizować ten cel. No niestety ta informacja troszkę spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Czyli pierwsza rzecz to jest, jak Państwo jeszcze to w poprzedniej co prawda kadencji było, ale to już się zaczynało, że wskazaliśmy tą szkołę, nie inną, na budowę Orlika z myślą właśnie o utworzeniu tego Centrum Edukacyjno-Sportowego. Że też modernizacja tego boiska trawiarskiego przy Mynówce Królewskiej też ma to w jakimś sensie na celu. To, że się udało też wybudować boisko przy szkole podstawowej numer 93, to też podnosi standard i jakby potwierdza te nasze założenia. I te uzasadnienie ma szansę na pozytywne rozstrzygnięcie w Radzie Miasta, ale nie ukrywam, że apel dyrektora klubu jest bardzo słuszny. Jeśli Państwo macie osobiste kontakty z radnymi miasta Krakowa, to należy w tym kierunku lobować. Powiem wprost, jako dzielnica, podejmując tą uchwałę, dajemy szansę szkole, zespołowi szkół na udowodnienie, że są na tyle operatywni, na tyle przedsiębiorczy i na tyle zdeterminowani, że po pierwsze uda się utworzyć, zostaną utworzone te klasy sportowe lub powstanie ten ośrodek piłki siatkowej. Bo jeżeli... Przepraszam, panie przewodniczący, to i to, razem. Oczywiście, no ale największy ciężar jednak będzie spoczywał na placówce, na szkole. Oczywiście ja zapewniam tutaj wszelką pomoc, myślę, że każdy z radnych również. Natomiast jeśli uda się, że tak powiem, odrzucić ten projekt uchwały prezydenta miasta Krakowa, na skutek chociażby tutaj tej uchwały Rady Dzielnicy i tego, powiedzmy, lobbingu, lub zmienić ten projekt uchwały Rady Miasta w taki sposób, żeby umożliwić jeszcze, że tak powiem, tworzenie tych klas sportowych, no to zespół szkół się uratuje. Jeśli nie, to może być ciężko. Ale o tym już zadecyduje Rada Miasta Krakowa. Otwieram dyskusję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie, to bardzo proszę. Pani Agata. Nie jako radna, może jako mama i mama przyszli czy nas gimnazjalistki. Chciałam potwierdzić i słowa pana dyrektora i pana dyrektora Gabła, że to, co zostało stworzone na tym osiedlu, począwszy od przedszkoli, począwszy od placów zabaw i wszelkich rodzajów boisk, procentuje z ogromną siłą.
Te dzieci nie siedzą na ławkach przed blokiem. Te dzieci nie siedzą na trzepakach. Mam przykład, gdzie na zieloną szkołę przy 26 osobach, drugoklasiści, 11 chłopców wzięło w podstawowym bagażu piłkę. Bo tak są wychowani i to jest ich wolny czas. Dlatego stworzenie klas sportowych i według mnie jest rewelacyjnym pomysłem i sądzę, że w momencie teraz, kiedy mamy w jednym przedszkolu 250 przedszkolaków, w drugim przedszkolu, tam liczba jest około 100, w szkole podstawowej naprawdę duże zasoby dzieci i młodzieży tej szóstoklasistów też, gdzie tworzy się w szkole podstawowej bazę siatkową, gdzie pani Sabina tworzy naprawdę dobre podstawy i te dzieci na pewno będą korzystały z takiej szkoły sportowej, z takich klas. W momencie, kiedy w piątek, tuż przed Sylwestrem, w internecie ukazała się lista szkół do likwidacji i do wygaszania, odezwało się mnóstwo telefonów znajomych. Mówi, słuchaj, ratuj, co my zrobimy z tymi dziećmi? Gdzie te dzieci nasze z osiedla pójdą? Gdzie będziemy je wozić, jak nie będzie gimnazjum? I liceum to już jest taka troszkę inna sprawa, bo to są już starsze dzieci, które mają pewien świadomy wybór i chcą coś robić. Natomiast gimnazjum na tak dużym osiedlu, kiedy go nie będzie, ja sobie nie mogę wyobrazić. Dlatego faktycznie potwierdzam i proszę o to, by włączyć się aktywnie w obronę tej szkoły. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby mówić? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i obrady nad tym projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Już pytam, bo opinia komisji pozytywna, to też pytam. W takim razie bardzo proszę, przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy Szóstej przyjęła uchwałę.